Move Federation 2 ze mną, Profcio. Witam. Karol. Witam serdecznie. Panowie, co wy macie wspólnego? Przepraszam. Co mamy wspólnego? Ale jeszcze nie, nie powiedziałem z czym. A. Z piłką nożną. Z piłką nożną. Z piłką nożną mało rzeczy, ale między sobą nie, dużo. Wspólne mamy nogi na przykład w piłce nożnej. Tak, piłkę, no oboje przegraliśmy mecz. Tak. Wiele nas łączy. Bardzo dużo rzeczy można wynaleźć faktycznie, jakby się tak zastanowić. Czy 15-2 to jest taki wynik, który was w jakiś sposób satysfakcjonuje, nie mając na co dzień do czynienia z zawodową piłką nożną, Profcio? Jak to nie mając do czynienia? Oczywiście, że mamy. My gramy codziennie mecze, codziennie gramy klanówki w piłkę nożną. No, po prostu daliśmy fory, żeby im smutno nie było, są jakby większym brandem, więc no nie chcieliśmy... z waszej strony. Tak, no. Nie chcieliśmy ich upokorzyć za bardzo. Te dwa gole tak strzeliśmy, żeby nie było do zera po prostu, ale ogólnie to się nie trudziliśmy z nimi za bardzo, nie? Dobry wynik. No też... ekipa! To wygramy! No, to... chcieliśmy być szybciej w domu też, jakby potrzebowaliśmy po prostu to zakończyć jak najszybciej, nie? Ale dwie bramki zostały strzelone, fajnie. Mhm. Fajnie. Chcieliśmy ich wymęczyć bardziej, bo oni teraz muszą grać drugi mecz, albo prawdopodobnie na kolejnym mówię, tak? Więc... dokładnie. Mhm. No to co dalej? Jakie plany macie dalej? Czy na kolejnym mówię startujecie? Nie, no my teraz startujemy, ja na przykład za kilka godzin mam start samolotu do Turcji, także ja dla mnie, to mnie tak zabolała tak naprawdę ta porażka, że ja wylatuję z kraju, uciekam, odcinam się od wszystkich i mnie... Jest Katowic, tak? Rozumiem, leci, żeby blisko. Tak, no bo nie, ja nie mam czasu być długo w Polsce. Ja tu trzeba... Tak, do Rzymu. No. W Hiszpanii będę, no. A nie w Turcji, mówię, że w Turcji. Tak, w Izraelu będę też, no. Czy wszystkie kraje, taka wycieczka, tak, krajoznawcza. Tak, tak, tak. Ja lubię zwiedzać. Dzisiaj na przykład odkryłem smak porażki. To mój ulubiony smak od dzisiaj. Pytam cię w kuluarach, to zapytam cię przed kamerą, co będzie dalej z prawdziwymi historiami, bo to był kontent, który pamiętam jeszcze 2-3 lata temu w czasie pandemii oglądałem i no teraz już prawdziwych historii nie ma, ale co będzie dalej? Dalej na pewno będą filmy. Jakie? Nie wiem, bo prawdziwe historie zaczęły rzucać prawami autorskimi, więc no mi to nie na rękę za bardzo, bo trzeba pieniądze zarabiać na ludziach, tak? Niech oglądają, ja tam pakuję po 50 reklam do 5-minutowego filmu, więc... no jak coś nie ma praw, to będę nagrywał, jak coś ma prawa, no to raczej zostawiam, nie? Jakiś wspólny film z Naruciakiem będzie? To może kolejne pytanie tutaj damy. Tak. Tak, czas na przemyślenie. Będzie wspólny film. Tak jest. A jak tam na twoim kanale sytuacja się rozwija? Co teraz prowadzisz aktualnie? Jakie media? Gdzie działasz? Kurczę pieczone. Teraz dwa kanały działają sobie. Jakoś tam się to po prostu uczymy z chłopakami rozwijać, żeby to dobrze działało. I fajnie, do przodu. Cały czas do przodu. Na YouTubie głównie. Na YouTubie. Jeszcze czujesz cały czas tą adrenalinę, jak w kanale 110% sprzed roku, dwóch lat. Jak na przykład, pamiętam taki odcinek chowanego, zabawa po Polsce. Było coś takiego. Tak, Berek był chyba. Berek, może Berek. Tak. To, no, adrenalina nadal jest, no zależy jakie filmy, nie? Niektóre zdarzą się takie, że po prostu for funy to robimy i zero stresu, ale nadal zdarzają się takie, gdzie gdzieś tam się wkradniemy, że ktoś o tym nie wie, wow, niesamowite. Mi się na przykład wkradł do serduszka, jak go poznałem i dalej nagrywa ten film. Bardzo nie czułem żadnej adrenaliny. No to może jakaś współpraca kiedyś z Urbex historii? Dobra, może być. Może być. Ja nie jestem z reprezentacji Urbexa, akurat ja nie jestem kompetentną osobą, żeby się w tym temacie ja wypowiadać. Ale wy się wejdziecie, tak? Tak. Jak nie wy. Lubimy penetrować jaskinie, zwiedzać. Opuszczone różne takie. A gdzie byliście ostatnio? Tutaj w hotelu w Katowicach. W sumie. Ja wieczorem szedłem pod takim mostem, też bardzo niebezpieczne miejsce w Katowicach tutaj, jak się szło, jak wieczorem, to strasznie dużo mobów się zrespiło pod tym mostem, nie? Więc to trzeba uważać na siebie. A czy w Polsce mamy takie miejsca jeszcze nieodkryte, niebezpieczne, do których byście chcieli pójść? Może do Karola tym razem pytanie. Do Karola byśmy chcieli pójść. Tak, nieodkryte, okej. Okay. O kurczę, ja cię kręcę. Ciężkie pytanie. Mhm. Kojarzysz Wojtka Sobierajskiego? Tak, jak najbardziej. O, kojarzę, to jest ten, który dużo różnych szalonych rzeczy robi. Wojciech jest wytrzymały, super fajny gość, podziwiam. Dziękuję ci. No i właśnie on wchodzi w takie miejsca różne, nietypowe, na przykład na rysy, na boso. Tak, wszedł. Słyszałem, że wniósł najpierw głaz, a potem wszedł najtrudniejszym szlakiem na boso jeszcze. Imponuje mi to, bo to są rzeczy takie, które wydają się nawet niewyobrażalne, nieosiągalne dla takiego Karola, nie? Taki Sobierajski wnosi głaz, a ty robisz tatuaże sobie na nodze, to jest... Każdy orze jak może, nie? Jedni takie rzeczy, drudzy takie.
A nie myśleliście może o jakimś takim odcinku, na przykład na szczycie Kilimandżaro, klimatyczny odcinek w lato? No, za nisko jest. Za nisko, tak? No, raczej my tak w samolocie, tak? No, nisko tak nie upadamy. No. Tutaj Karol 110%, takie Kilimandżaro, to ile to tam jest? 80 może dopiero? To... Bez sensu. Jak już to, no co najmniej Mount Everest, albo jakaś inna wysoka góra gdzieś na innej planecie, wyższa znacznie, bo tak to szkoda gadać. Ale to jest dobry pomysł na film, tak? Też tak uważam. Widzieliście Marsjanina? Taki film był kiedyś. Marsjan, no coś mi to mówi. Ja byłem mały, to brałem Marsjanki, tak, no. Żelki. No, fajne, fajne. Dalsze plany może, nie wiem, gdzieś będziecie walczyć, występ, ty to lecisz do Turcji, to ty może tak. Nie, to Karol. Ja wracam do Wrocławia na razie, taki będę miał to plan. To też daleko za granicę, tak? Paszport wziąłeś ze sobą? Właśnie zapomniałem chyba, ale coś wykombinujemy. No dobra, nie wiem, to może zapytam was o starcie Jacka Murańskiego ze Starym Wiewiórem, bo to będzie starcie na najbliższej gali Prime'u 21 we Wrocławiu. Jak ty to typujesz, prowcio? Ja lubię wiewiórki, są słodkie, zwinne, więc no myślę, że tutaj starsza wiewiórka, wiadomo, to one zawsze tak są starsze takie zwierzęta, to one z laską, one uczą żółwie potem, także ja myślę, że ten pan wiewiór tutaj ząbkami zaostrzy, co trzeba zaostrzyć i tyle, no. Sam pytanie do Karola. No, myślę, że w sumie jestem za tatą wiewióra, wiewióra gdzieś tam poznałem, a na przykład pana Murańskiego, no po prostu jakoś tam, każdy tam lubi innych, ja na przykład wolę starego wiewióra, tak powiem. A gdyby młody wiewiór zaproponował ci walkę w lat, jakieś zastępstwo, szybko, coś potrzeba, wziąłbyś taki pojedynek? Tak. To przemyślana decyzja jest, tak? Czy tak, na bieżąco podjąłeś? Jak najbardziej. Z jego strony, on. Coś takiego wyszło, to właśnie mnie wdupiłeś, stary, w straszną rzecz. Ale jak już to powiedziałem, no to tak już ale się musi stać. Ale 4 godziny na ujęcie. Pojedynek z wiewiórem. Kurde, no brzmi źle, nie? A jakbyś miał na przygotowanie czas, 3 miesiące? Nie, no zrobiłbym to. Nie, nadal tak, nadal brzmi źle, ale ja lubię takie rzeczy, nie? Próbować się w takich jakichś takich nowych rzeczach właśnie siebie testować. Choć pewnie wróciłbym już nie tym samym człowiekiem, wyglądałbym już pewnie jak ktokolwiek, ktoś inny zupełnie, może nie poruszał się na obu nogach, może... Może wygrałbyś przez knockout. Też jest taka szansa, nie? A z profciem jakbyś walczył? My byśmy się przytulali tylko. No, tu nie ma... Chcecie wystupać przed kamerami? Możemy max się pocałować, nie? Ale to jest jakby max, nie? To może jakieś pozdrowienia do widzów na koniec. Pozdrawiam. Pozdrawiam. W ogóle teraz to będzie? No, jestem z tyłu. Okej, to pozdrawiamy serdecznie. Sporty Channel pozdrawiamy serdecznie. I TV Foto. TV Foto. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Karol Prowcia, dziękuję bardzo za tą rozmowę. I do zobaczenia. Do zobaczenia.